Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy są jakieś szanse na odzyskanie prawa jazdy powtórnie utraconego za jazdę po alkoholu i negatywnym orzeczeniu lekarskim. Czyli osoba już miała kiedyś prawo jazdy, pierwszy raz ją złapano za alkohol, jakoś jej się to udało, potem niestety złapano drugi raz i tutaj wynikły problemy. Witam Panie Darku, piszę w imieniu mojego taty, przedstawię krótko całą sprawę. A więc tata jest zawodowym kierowcą, posiada prawo jazdy od 1988 roku i w 2008 roku po raz pierwszy zostało mu zabrane prawo jazdy za jazdę za alkohol. Natomiast miał to szczęście, ponieważ był jedynym żywicielem rodziny, zabrano mu kategorię B na 2 lata, aczkolwiek kategorię C plus E odzyskał oczywiście po badaniach WOP. No, rok temu sytuacja się niestety powtórzyła i prawo jazdy znowu zostało mu zabrane na okres jednego roku. No, nie pojechał od razu na te badania, ponieważ nie pozwalała mu na to sytuacja finansowa. Natomiast wczoraj właśnie wrócił z WOMP-u i niestety z wynikami badań negatywnymi. No, ojciec jest załamany, ponieważ wcale nie czuje się uzależniony, jak to stwierdzili w WOMP-ie, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Natomiast zasadnicze pytanie, czy jest sens na jakiekolwiek odwołanie, no, czy już zaprzestać działania w tej sprawie? No, w tej chwili za miesiąc kończy mu się zasiłek dla bezrobotnych, ma na utrzymaniu 6 dzieci oraz moją mamę, także proszę o jakąkolwiek poradę i udzielenie wskazówek z góry. Dziękuję. No i jeszcze jedno pytanie, czy po roku leczenia, na jakie został skierowany, czy to prawo jazdy jakoś odzyska? Jakie są szanse po pozytywnym orzeczeniu lekarza? Czy może próbować na przykład po okresie nierocznej, a półrocznej kuracji? Pozdrawiam. I tutaj, odpowiadając na to pytanie, jest to niestety klasyczna sytuacja, kiedy dana osoba, i to jeszcze kierowca, nie ma świadomości pewnego problemu i nie wyciągnęła wniosków z poprzedniego zdarzenia. I niestety, w przypadkach recydywy WOMP-y są naprawdę bardzo surowe i często kończy się to orzeczeniem negatywnym, jak tutaj w przykładzie powyżej. Oczywiście, no, można się odwołać, choć w mojej prywatnej takiej opinii szanse są naprawdę bardzo małe, a koszty badania odwoławczego spore. Także no, trzeba rozważyć, czy idziemy w zaparte i odwołujemy się i jeszcze tracimy następne 350 zł. Co bym tak radził? No, radziłbym po prostu wziąć się za siebie, no, odbyć te zalecane kuracje i podejść za rok. No, na pewno tutaj będzie jakieś pomocne zaświadczenie, czy od psychiatry, czy z tej poradni o przebytym leczeniu. Także zwracają na to lekarze uwagę, także zwracają tutaj bardziej nawet nie tyle, że się ktoś tam wyleczył, czyli bardziej na chęć zmiany swojego jakiegoś stanowiska, chęć zrobienia z sobą czegoś pozytywnego. Na tym zasadzie kończę. Możesz oczywiście skomentować tutaj to wideo poniżej, mile widziane, małe wpadnięcie na moją stronę internetową Badania lekarskie kierowców.pl. Znajdziesz tam wiele podobnych filmików. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i jeszcze raz przez Sroga. No naprawdę, jak raz nas złapali jako zawodowego kierowcę, to alkohole wszelakiej maści za kółkiem po prostu, no, musimy odstawić.